Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie, jak niemal co tydzień w tygodniówce. Postaramy się Wam powiedzieć, co w tym tygodniu nowego. Tak, a chyba najwięcej premier zarzuciło nam w tym tygodniu Redmi w Chinach, bo oni zaszaleli, pokazali w zasadzie trzy telefony, bo ten dwa telefony pokazali takie absolutne premiery, Redmi Note 9 5G i Pro 5G. No i jeszcze pokazali, słuchajcie, telefon, który no, mnie trochę nazwą zirytował, bo rzecz nazywa się Redmi Note 9 4G. I tak sobie podrapałem się w głowę i pomyślałem, nie wiem Jacek, czy ty też miałeś tak, że kurczę, przecież taki telefon to już był, bo jest telefon już od jakiegoś czasu na rynku, który się nazywa Redmi Note 9 i obsługuje 4G. Od kilku miesięcy mamy to na rynku globalnym, jest na rynku indyjskim Note 9. Jest również 9 Pro. No tak. Jest również Pro Max. No, Note Pro 9 Max, oczywiście. Note 9 Pro Max. Pro Max. W związku z tym zamieszali w nazwach po prostu totalnie, bo ten, który pokazali wczoraj, to jest zupełnie nowa konstrukcja, ale dali mu jakby starą nazwę i różni się tylko dopiskiem 4G. Ale wszystkie trzy te konstrukcje są rzeczywiście nowe, one mają nowe certyfikaty. Tak. Mają co prawda rzeczy wspólne z tymi Note'ami dziewiątymi, które są już na rynku. Nawet wygląda na to, że jeden ma niemal identyczną obudowę, chyba właśnie ten 4G. Bardzo ma niemal identycznej wielkości obudowę, natomiast to wszystko są nowe smartfony, nowe certyfikacje, nowe oznaczenia i nowe oprogramowanie i zupełnie inne bebechy. W związku z tym wszystko nowe. Tylko ja się boję, że gdzieś na świecie może się przytrafić ten znany już od kilku miesięcy Redmi Note 9 z tą nazwą 4G, no bo de facto obsługuje 4G, więc ta nazwa mu się też należy. Tak. Podejrzewam, że spore zamieszanie. Obawiam się rzeczy jeszcze dziwniejszej, mianowicie bardzo możliwe, że część z tych smartfonów właśnie z tych Note 9 albo nawet wszystkie pojawią się również na rynkach globalnych z zupełnie innymi nazwami. Dokładnie. I to dopiero będzie fajnie. W tej chwili ludzie nie będą wiedzieli zupełnie, o co chodzi, jeżeli mówimy o nazwach, a później będą wiedzieli, że to są klony tak naprawdę zupełnie innych smartfonów. I o to chodzi, żeby ludzie nie wiedzieli. Wtedy trudniej porównać. To jest nasza codzienność. O ile do tej pory na przykład chińskie sklepy publikowały nazwy literowo-cyfrowe smartfonów, o tyle jakby przestały nagle nie wiedzieć czemu. No jak to nie wiedzieć czemu? Mało byś tego porównał. I co wtedy? Chińskie sklepy do tego coraz bardziej zamykają dostęp spoza Chin do swojego asortymentu i to wygląda jakby to było właśnie na życzenie różnych producentów, niekoniecznie wyłącznie smartfonów oczywiście. Ja znalazłem co prawda oznaczenia tych Note 9, całej tej serii, całej tej rodziny trzech smartfonów, natomiast wiązało się to z tym, że musiałem szukać na piechotę, porównując specyfikacje po prostu. Dlatego, że producent nie publikuje, sklepy przestały publikować, w związku z tym jest człowiek skazany wyłącznie na własne poszukiwanie. Dobra, przejdźmy do urządzeń. Właśnie, po kolei może, nie? Ten Note 9 4G najbardziej się chyba różni od dwóch pozostałych, dlatego że ma dosyć standardowy układ aparatu, chociaż i tak jest troszeczkę inny, wizualnie, tak? Tak, bo ma aparat w pionie ustawiony, pozostałe mają w okrągłej oprawce i to jest pierwsza rzecz, która je różni, no ale poza tym właśnie nie ma 5G, bo ma Snapdragona 662 i już. Prosty ma Snapdragona 662, producent nie podaje, natomiast certyfikowany jest z wyświetlaczem LTPS-owym. Mhm. Może ta informacja komuś coś da. 6,5 cala z haczykiem ma. 6,5 HD. I Gorilla, przepraszam, bo nie wiem, czy ci nie przerywam. Nie, mów. Gorilla chyba trójka, tak? Dobrze pamiętam? Gorilla trójka, wyświetlacz z normalnym odświeżaniem 60 Hz. I dlatego się nim nie chwalą. Adam wspomniał, że tam jest Snapdragon 662. Temu Snapdragonowi towarzyszy 128 albo 256 giga pamięci flash, 4, 6 albo 8 giga pamięci RAM. Obsługuje normalnie karty pamięci, bo to też czasami się ostatnio... Nie zdarza. Czasami się nie zdarza właśnie w chińskich konstrukcjach, tutaj te karty pamięci są. Z tyłu mamy aparaty 48 plus 8 plus 2, czyli 3 aparaciki. Z przodu jest 8 megapikseli.
Ładowanie szybkie, bo bateryjka jest całkiem fajna. To jest bateryjka 6000 mAh z ładowaniem nie najszybszym, ale to jest szybkie, 18-watowe. Ładowarka jest 22,5 W i ma ładowanie zwrotne jeszcze w 2,5 W. Tyle. A, jeszcze jedna rzecz rzeczywiście nowa w przypadku całej tej serii. Pamięci flash. To są szybkie pamięci flash w ostatnim standardzie UFS 2.2. W związku z tym rzeczywiście powinna być wymiana, ile tylko pozwoli urządzenie podłączone na dosyć szybką wymianę danych przewodowych. No zgadza się. Ceny to może na końcu podamy, bo... A, no jeszcze z ciekawostek nie ma NFC, ale to nie dziwi, bo te telefony zadebiutowały w Chinach. Bardzo możliwe, że jak trafi do szerszej dystrybucji globalnej, pewnie już może pod inną nazwą, może jako Poco kolejny, no to już to NFC chyba tam dołożą, miejmy nadzieję. O ile pamiętam, to wersja Pro chyba wyłącznie ma NFC. Tak. Sprawdzę jeszcze. Tak, ma. Jeżeli chodzi o dziewiątkę 5G, nie mówiłem w przypadku poprzedniego, ten poprzedni ma notcha. 5G i 5G Pro to są konstrukcje z kropką. Jeden ma kropkę w rogu, drugi ma kropkę na środku, ten Pro ma kropkę na środku. I jest również różnica jednostek głównych, dlatego że wersja podstawowa, ta 5G, ma Dimensity 800U, procesor Mediateka, natomiast wersja z Pro ma 720G Snapdragona Qualcommowego. Jest różnica również w bateriach, nieduża co prawda, ale jednak jest. Wersja podstawowa ma 5000 mAh, wersja Pro ma 4820. Poza procesorami, poza jednostkami głównymi, smartfoniki te różnią się również wielkością wyświetlacza i częstotliwością odświeżania wyświetlacza również, dlatego że wersja Pro ma wyświetlaczek 6,5-6,53 w cala, wersja Pro ma 6,53, a nie, czyli nie różnią się, przepraszam. Nie, różnią się. Różnią, 6,53. 6,53 w podstawowej, 6,67 jest w Pro. Dokładnie. I jeżeli chodzi o wersję podstawową, tam jest zwykłe odświeżanie 60 Hz, w wersji Pro jest 120 podwojone. Ale ekrany nadal LCD, także nie AMOLEDy, więc... Tak, ekrany LCD-owe, tutaj nie znalazłem wzmianki o LTPS-ie, dlatego się tak zdziwiłem, powiem szczerze. Są różne zdania na temat wyświetlaczy LTPS-owych. Jedni twierdzą, że są lepsze od IPS-owych zwykłych, inni twierdzą, bo to też jest w zasadzie typ IPS-a i oczywiście TFT. Natomiast inni twierdzą, że wcale niekoniecznie, bo to się wiąże z różnymi rzeczami. Jeden lubi rodzynki, inny lewatywę, ilu użytkowników, tyle ocen. Wersja podstawowa ma 128 albo 256 flesza, 6 albo 8 giga RAM-u, aparaty 48, 8, 2 z tyłu i 13 z przodu. O bateryjce już mówiłem, w związku z tym nie będę się powtarzał. Natomiast wersja Pro, jeżeli chodzi o pamięci, to jest dosyć podobnie z flashem 128, 256, RAM-u mamy 6 i 8. I tutaj przy aparatach jest rzeczywiście coś wyjątkowego, no bo jest ta jednostka już używana wcześniej przez Xiaomi 108, przez Xiaomi na przykład, tak, bo poza tym wystąpiła jeszcze w innych konstrukcjach. To jest HM2 od Samsunga po prostu. 108 megapikseli plus 8 plus 2 dwójki. I tutaj powiem szczerze, że ja się trochę rozczarowałem, no bo z przodu jest 16. Rozczarowałem się, bo jeżeli się daje 108 megapikseli, daje się co prawda szerokokątne, ale nie ma tele. No jak można coś takiego zrobić z dużym aparatem i nie dać tele. Nawet gdyby to była 8, nawet gdyby to było dwukrotne powiększenie, to już by było fajnie. Ale to będzie można najwyżej wycinać. Wiesz, to cena plus to, że muszą być 4 aparaty. No ma być tanie, ale z 4 aparatami. No to cyk, dajemy 2 dwójki i pozamiatane. No chociaż te 2 dwójki są kompletnie bezużyteczne. Pro różni się jeszcze jedną rzeczą, o ile pamiętam, bo chyba w wersji podstawowej nie ma. Wersja podstawowa ma ładowanie 18 W, podobnie jak wersja 4G, natomiast wersja Pro ma ładowanie 30-watowe również. Tak, czyli... Przy czym w 4G i w wersji podstawowej 5G te ładowarki są wyższe, bo tam jest właśnie 22,5 W ładowarka, także firma, która daje większą ładowarkę niż jest szybkie ładowanie, w przeciwieństwie od różnych innych firm. Tak, bo czasem bywa odwrotnie. Tak. No jeszcze dodajmy, że te modele z 5G mają też głośniki stereo, bo to też kogoś może interesować.
Wydaje mi, znaczy Pro ma na pewno, a ta wersja podstawowa też, tak? Wydaje się, że też, o ile dobrze kurczę... Nie znalazłem chyba w opisie po prostu, albo przeoczyłem, dlatego że... Pewnijcie się, ale zdaje mi się, że tak, zdaje mi się, że oba mają. W wersji Pro mam na pewno zaznaczoną, tam był ewidentnie rysuneczek z dwoma głośnikami i było nawet zaznaczone w specyfikacji. To wiesz co, ja sobie kliknę w stronę producenta i jeszcze spróbuję to zweryfikować. Dobra. Dosłownie w tej chwili, a ty może w międzyczasie, jeżeli masz pod ręką, przeczytaj widzom ceny, bo to... Mam ceny, cen jest dosyć dużo. Może jeszcze zanim o cenach wspomnę, to wspomnę, że oba te modele wyższe były certyfikowane również z niższymi pamięciami. Najniższy tier pamięci w obu modelach, łącznie z Pro, to jest 4 giga. Ich co prawda nie ma w tej chwili sprzedaży, ale bardzo możliwe, że prędzej czy później wypłyną i pojawią się również te modele z 4 giga RAMu i z 64 flesza, bo również mają certyfikację na 64 giga flesza. Także to jest no jakby zapowiedź tego, że pojawią się wersje tańsze prędzej czy później. Albo pod inną nazwą na innych rynkach. Już wracam z odpowiedzią na temat głośników. Otworzyłem sobie stronkę producenta dotyczącą modelu bazowego, czyli Redmi Note 9 5G. Mhm. I też jest obrazek z głośnikami stereo. Tak, okay. Ma dobrze pamiętane. Okej. Okay. O cenach mówiliśmy. Jeżeli tak. Chodzi o ceny, w zależności od wersji, w przypadku wersji tej Note 9 4G, Adam przeliczał na żywca z juanów, to jest 570, 630 i 750 juanów, w zależności od wersji pamięci. W przypadku podstawowej 5G to jest 750, 860 i 980. Ta pamięć rośnie oczywiście cały czas. I w przypadku 5G Pro to jest 915, 1030 i 1150 za wersję najdroższą, czyli tą 8256 RAM. Tak, wszystkie tak wyglądają. Macie w newsie, gdybyście nie zdążyli wysłuchać, to nie przewijajcie, macie podlinkowane, nadal sobie przeczytacie. Tylko tak jak powiedzieliśmy, w Chinach, na razie w Chinach są te ceny. Tak, to są na razie ceny chińskie. Adam przeliczył oczywiście na złotówki, żebyście orientacyjnie mieli. No po to, żeby się zorientować, ile mogłyby w Polsce kosztować, to trzeba dodać VAT plus 100 zł i wtedy będzie. Przelicznik Jacka. VAT plus 100. Ale słuchajcie, najlepsze jest to, że to bardzo często się powtarza z rzeczywistością. Tak, poza jakimiś specjalnymi promocjami, które się oczywiście zdarzają i poza jakimiś rzeczywiście wynegocjowanymi przez polski oddział niższymi cenami, to zazwyczaj to tak jest. Jeszcze ewentualnie tak dodać, jakby wam z przeliczenia wychodziło nierówno, to końcówkę do 99 trzeba zaokrąglić, jak tam wyjdzie wam 80, tak. Dajemy jeszcze do 99, żeby było na końcu, bo oczywiście musi być 99 w Polsce. Jakby nie można było dać z dwoma zerami. Wyskoczyły nam co prawda Samsungi, ale skoro jesteśmy w Chinach, to jeszcze o Poco powiedzmy. Co prawda Poco miał chyba globalną premierę. Tak, to globalna, on nawet u nas jest. To jest ten Poco, który bardzo chciał być tym OnePlusem cyberpunkowym. Ja się tak z niego trochę nabijam, ale autentycznie, no ta ramka aparatu, no to trzeba zobaczyć, bo tego się nie da zobaczyć. Jeżeli pamiętacie sprzed paru tygodni, dwóch chyba, OnePlusa Cyberpunk, to tutaj jest taka sama ramka. Na całą szerokość jest wielki prostokąt, ale aparat oczywiście tradycyjnie w rogu, natomiast resztę zajmuje... Po przeciwnej stronie jakby aparatu zajmuje logo, a po środku jest puste czarne pole. No i do tego... Fajna rzecz, dlatego że on jest odróżnialny na półce. Nie. No, z daleka będzie widać, że to jest spoko. Jeszcze jest do tego żółty kolor. To kompletnie mi się skojarzyło z cyberpunkiem. No może to krzywdzące trochę dla Poco, ale no po prostu ja od razu takie skojarzenie mam. I tyle. No i się jakoś nie mogę tego pozbyć. One mają taką zabawną fakturkę, są w takie... prążki z kosem robione i góra cała właściwie, bo one są w kolorze niebieskim i żółtym. Góra cała odkreślona właśnie tym modułem aparatów jest z kolei gładka również na bokach, czyli tam, gdzie ten kolor niebieski i żółty są. Przedziwne zupełnie, ale no cóż, brawa dla projektantów, bo to powinno spełnić swoją rolę pod tym względem, że powinno odróżniać smartfon od innych smartfonów w sklepie.
To prawda. Ale taka zagrywka moim zdaniem była niepotrzebna, bo przy tych cenach, jakie nawet w Polsce są, bo znamy oficjalne polskie ceny, to będzie po prostu zabójca w segmencie, powiedzmy, tych najtańszych średniaków, tudzież najmocniejszych budżetowców. Bo tak, to on ma dosyć mocną tą jednostkę główną, bo ma Snapdragona 662, ma genialną zupełnie baterię 6000 mAh. To jest kwestia tego jeszcze, jak on będzie na niej działał, ale jeżeli to będzie normalne zużycie baterii, że nic tam nie będzie szarpało w oprogramowaniu, to powinno wystarczyć zupełnie spokojnie na 2 dni, co najmniej. Na dużym ludzie. Może. Mów. Ma wyświetlaczek 6,5 cala, 6,53, podobnie jak dwa z Redmi, o których mówiliśmy dzisiaj. I on jest Full HD oczywiście, jest Corning Gorilla Glass również trójką, czyli nie powinien się Wam za mocno rysować. Częstotliwość odświeżenia co prawda standardowa, ale to naprawdę nie ujmuje temu smartfonu. No tu jeszcze podał producent, tak jako ciekawostkę, 400 nitów typowej jasności, kontrast 1500 do 1. No jeszcze z takich ciekawostek, telefon może mieć pamięć, o której Jacek już mówił, czyli UFS 2.2, ale tylko w tej droższej wersji i to jest wtedy pamięć 128 giga. Tak. Jak chcecie przyoszczędzić, to jest pamięć 64, ale już UFS 2.1. Trochę martwi mnie RAM, no bo RAMu jest minimalna ilość, bo jest 4 giga. Przydałaby się wersja z 6, to tak, prawda. No, nawet trochę droższa, no ale dobra, powiedzmy, że zapewni to w miarę płynne działanie. No też jeszcze Jacek, znowu mamy ten przypadek, o którym Jacek wspomniał, ładowanie 18-watowe ma telefon, ale w zestawie jest ładowarka 22,5 wata. No i ta bateria oczywiście tam jest tam oczywiście chroniona, że producent obiecuje, że przez ponad 2,5 roku bez jakiegoś zauważalnego, odczuwalnego dla użytkownika pogorszenia żywotności tej baterii będzie można eksploatować ten telefon. Nie wiem, zobaczymy, tak obiecuję. Aparaty 48 plus 2 z tyłu, bez szału, ale w tej cenie to jest, wydaje mi się, ok. Kodu jest 8. Tak. Ma 48 mega plus 8 i tego się trzymajmy, bo ta reszta to jest... Skoro o cenie, to powiedzmy, że cena rzeczywiście będzie zabójcza dla konkurencji w Polsce. Jeszcze dołóżmy trochę. Jeszcze ma pilota podczerwieni i ma głośniki stereo, ma 2 głośniki. I teraz dopiero mówmy o cenie, a jeszcze radio FM ma jeszcze mini jacka. O, to już taki kurczę pean pochwalny na temat tego telefonu strzeliłem, no i teraz cena, słuchajcie. Nawet z tym 4 giga RAMu, bez 6, chociaż mówię, przydałaby się 6. No ale przy tej cenie to ja naprawdę już te 4 przecierpię. To są ceny 650 i 750 zł. No, za i powiem szczerze, że jeżeli możecie, to dołóżcie do tej wersji setkę, dlatego że to nadal jest cena jakby w tym samym przedziale, natomiast będziecie mieli 2 razy więcej pamięci i znacznie szybszą pamięć. Ona jest kilkukrotnie szybsza. Odżałujcie tą stówę, kurczę, odmówcie sobie, nie wiem, paru kepsów i piwerka i lepiej, kurczę, kupcie sobie telefon, kupujecie go na dłużej. Posłuży wam i naprawdę w tej cenie, no ja się nie mogę doczekać, aż ten telefon do mnie przyjedzie, żeby go przetestować, bo powiem wam szczerze, że no ta cena zbija, szczególnie, że za chwilę wam powiemy o telefonie z tego samego segmentu cenowego i zobaczycie, jaka jest różnica. Różnica jest no kolosalna. No, największym minusem tego telefonu chyba jest jego marka, no tak jak w moim odczuciu, bo no poko tak może się kojarzy właśnie z tanim telefonem w tej chwili, ale z tanim, a dobrym wydaje mi się, przynajmniej o dobrej specyfikacji. No, tak, nie wiem, tak, jak to działa, ale specyfikacja w stosunku do ceny jest naprawdę fajna. To jest ta rzecz, którą chciałem podkreślić raz jeszcze, to co Adam powiedział, mianowicie, że my mówimy o tym smartfonie na razie nie mając go w ręce. W związku z tym mówimy rzeczywiście o specyfikacji, o stosunku specyfikacji technicznej do ceny. Nie mówimy wam, że to jest genialny smartfon. No nie wiemy tego jeszcze. Używaliśmy i wiemy po prostu, że jest świetny. Nie, ze specyfikacji wynika, że to powinno być sensowne urządzenie. Będzie niezłe, no przy tej cenie, no na pewno się nie będzie, na pewno nie będzie się ciął jak emo w depresji. Powinien w miarę dobrze działać ten telefon, jeżeli niczego nie schrzenili w oprogramowaniu. I zdjęcia też powinny być przyzwoite, niedobre, ale przyzwoite. No zobaczymy, no. Mówię, bardzo jestem ciekaw, ja już kurczę polskiemu Xiaomi marudzę od paru dni od dnia premiery, żeby kurczę mi w końcu ten telefon udostępnili, bo
Ktoś tam już go pewnie przetestował, pewnie już znaleźliście testy, jeżeli się interesujecie, ale no kurczę, ciekaw jestem i jak go zamierzam potestować trochę dłużej, żeby zobaczyć, czy faktycznie zakup takiego niedrogiego telefonu oferującego całkiem dużo ma sens, tak? Bo może nie. Zobaczymy. Dwie dziwne premiery Samsunga były w tym tygodniu. Dziwne o tyle, że te smartfony wyskoczyły, jeden się schował i właściwie nie wiem, o co chodzi. Oni je zapowiedzieli o tyle, że one się w zasadzie pokażą już, przynajmniej z polskiego działu to wiem. Będzie jeden będzie dostępny od stycznia, a drugi od lutego przyszłego roku, więc są tak, takie zapowiedzi trochę bardziej. Wiesz co, Samsung nigdy wcześniej czegoś takiego nie robił. Polski oddział przysłał nam informację, zamieścił kilka zdjątek takich sobie, znaczy nie dobrych zdjątek, tylko że niewiele i specyfikacje bardzo, nie wiem, trzy elementy tej specyfikacji wymienił. Powiedzieli to, co najważniejsze tak naprawdę. No. Pobiegłem szybko do oddziału prasowego Samsunga, ogólnego jakby globalnego i tam się okazało, że owszem, zdjątka były, specyfikacja była i nie ma. Znaczy widać, że były, bo są tam i jest nie do pobrania. No, zdjęcia mi się udało wydobyć, natomiast specyfikacja fizycznie musiała zniknąć z serwera, dlatego że po prostu krężną drogą jakby musiałem ją uzyskać, jeżeli chodzi o Galaxy A02s. Bo A12 jest pi razy oko specyfikacja. A02s jest kombinowana po prostu. Ja mam takie wrażenie, że po prostu są to telefony, które Samsung musiałby produkować, bo trzeba mieć coś w ofercie taniego, ale są to jednocześnie modele, którymi Samsung niekoniecznie chce się chwalić, bo tak naprawdę no, to są po prostu tanie, zwyczajne telefony, w zasadzie nie ma w nich niczego takiego super, hiper, bo pewnie trafią do ofert operatorskich jako te powiedzmy najbardziej budżetowe propozycje. Nie są to złe urządzenia, ale pod proste telefoniki, no i tu już mamy też ceny, przynajmniej w euro, czyli ceny powiedzmy mniej więcej europejskie, czyli możecie sobie polskie oszacować, no i porównajcie sobie z tym telefonem, o którym chwilę temu mówiliśmy, no bo teraz może jedziemy... Bo ceny są podobne, nie? Tak, pi razy oko podobne. Chcesz opowiadać o specyfikacjach, to opowiadaj, jak nie, to ja będę tutaj ględził dalej. Znaczy, bierzemy, to są smartfony bardzo podobne, to jest w zasadzie identyczna konstrukcja, dlatego że rozmiarów 0,2 nie mamy, ale to wygląda naprawdę na identyczną konstrukcję. Nie, no. Oba to są samą przekąt, no więc wymiary będą się różniły na milimetry, no i tyle, no jeżeli. Jeden ma, to znaczy 0,2 ma Snapdragona 450, natomiast 12, 12 ma Helio P35. W związku z tym różnią się procesorami. Nie ma tutaj Exynosa o dziwo, co jest dosyć dla mnie zadziwiające, powiem szczerze, no ale skoro tak. Oba mają również te wyświetlacze pracujące w rozdzielczości HD+, oba mają nocze. Jeżeli chodzi o... Przepraszam? Nie powiedzieliśmy, że oba te ekrany mają 6,5 cala, przynajmniej ja nie wyłapałem, żeby... Zdawało mi się, że mówiłem, ale możliwe. W każdym razie no, będą pi razy oko tej samej wielkości, bo oba mają 6,5 calowe wyświetlacze, więc... Słabszy ma 32 flesza plus 3 RAM-u, mocniejszy ma 32... Nie, przepraszam, pewnie... Nie, dobrze. Dobrze mówisz. 32,64 albo 128 flesza, 3, 4 albo 6 RAM-u. Także ta cena, którą Adam podał, prawdopodobnie jest ceną, znaczy jeszcze nie podał tutaj, podał w artykule, tak. Jest ceną prawdopodobnie najtańszej wersji. Nie, średniej. Nie? Średniej. Okej. Okay. To jeszcze dodam, oba mają baterie o pojemności 5000 mAh, czyli całkiem przyzwoicie, z ładowaniem 15-watowym, trochę mniej przyzwoicie, ale przy tej cenie nadal całkiem dobrze. Jeszcze o aparatach może słówek. Ten droższy, czyli A12, ma 48 mega główny, 5 szerokokątny i 2 dwójeczki tradycyjnie, z przodu 8. Z kolei tańszy model ma już tylko 5-megowy aparat do selfie, a z tyłu ma 3 aparaty. 13 mega główna i 2 dwójeczki znowu dołożone, żeby zrobić ilość. No i teraz ceny. Ten
lepszy, czyli Galaxy A12 w wersji 4,64 europejska cena wynosi 180 euro, czyli około 800 zł. To mówimy o średniaku, czyli ten w wersji 3,32 będzie, myślę, około 700 kosztował. Czyli znowu przypominam o telefonie, o którym wcześniej mówiliśmy. Z kolei A02s będzie kosztował 150 euro, czyli jakieś 670 zł. Nie wiem, jakie ceny będą w Polsce, ale myślę, że u operatorów to będą w tych, powiedzmy, tańszych abonamentach te telefony pchane i tyle. Czyli jeżeli przywiązujecie jednak w jakiś sposób wagę do marki i nie chcecie paradować z wielkim napisem POCO przy uchu, no to macie dwa markowe Samsungi, tyle że no, jednak o słabszych specyfikacjach, tak, powiedzmy to wprost. Tak i tutaj jest globalnie rzecz biorąc tak, że zwolennicy Samsunga kupią sobie Samsunga prawdopodobnie. Mnie to nie dziwi, bo ja to doskonale rozumiem. Natomiast jeżeli nie jesteście przyzwyczajeni do marki, to sobie porównajcie w sklepie po prostu A12, tak, w tej środkowej specyfikacji. Z tym Poco M3, o którym mówiliśmy przez chwilkę. I jeżeli nie macie przesądów, sprawdźcie, jak działa, zobaczcie, jak ucha wam przylega, tak. Jak wam leży w ręku, czy interfejs wam się podoba, no bo Samsung ma swój interfejs, Xiaomi ma swój, nie wiem, ja powiem szczerze, że oba lubię, więc nie doradzę wam, który z nich jest lepszy. No i tyle. No i jeszcze pewnie wiele zależy od tego, w jakiej cenie, załóżmy, operator wam zaoferuje, bo podejrzewam, że Samsungi będą w naprawdę dobrych cenach w ofertach operatorskich. Tak, nie wiem dlaczego, ale takie mam jakieś psie czucie. Motorolka jeszcze. Tak. Mamy jeszcze Motorolkę w Moto E7. I ciągle w tym samym segmencie pozostajemy. Tak, najwyraźniej końcówka roku ta jakby przed samymi, trochę bardziej odległa od świąt, bo to jeszcze mamy telefony drugi. Pod choinkę. Tak, mamy telefony pod choinkę, na które każdego powinno być stać, to teoretycznie przynajmniej. No i Motorola będzie najtańsza z tych, o których na razie powiedzieliśmy. Powiedzmy, że mówimy o Motorola Moto E7, kosztującej 549 zł. Tylko że jednocześnie przy całej mojej sympatii do Motorola to jest telefon, który z najmniejszą ochotą bym wam rekomendował, patrząc na stosunek ceny do specyfikacji. Bo ten telefon, ta Motorola jest w sumie fajna i nie marudziłbym, ale ma jeden feler. Powiedzmy to wprost, ma jeden feler, który dla mnie przekreśla ten telefon. Pozwól, że zgadnę, że chodzi ci o pamięć RAM. No, słuchajcie, strzelajcie, ile telefon za 550 zł ma RAM-u. Nie ręce opadły, jak to zobaczyłem, 2 giga. Słuchajcie, mnie się to w zasadzie kurde nie zdarza, ale omijajcie tego smartfona szerokim łukiem. Nawet jeżeli tam jest czysty Android, zainstalujecie sobie dwie społecznościówki i będzie pozamiatane. No tak, smartfon pani Motorola pewnie nas teraz nienawidzą, ale kurczę, no nie, po prostu nie. Jeżeli za 600 mogę mieć, kurczę, Poco, który ma dwa razy więcej RAM-u i wszystko ma lepsze. Nie robi się takich rzeczy. 5 tych dokładam, mam lepszy telefon. Nie, 100 dokładam, 100. Nie mielibyśmy nic przeciwko temu smartfonowi, gdyby nie miał RAM. Poza tym RAM-em to jest wszystko w normie. 6,5 cala HD+, czyli tak jak u Samsungów, znacznie droższych. Helio G25, powiedzmy, że do podstawowych zadań myślę, że daje radę z tym RAM-em. Pamięci jest 32 giga i gniazdko na microSD, więc też nieźle. Bateria też nie najgorsza, bo 4000 mAh, co prawda tylko z 10-watowym zasilaniem, ale nadal nie ma wstydu, naprawdę nie ma wstydu. W dodatku telefon ma dwa ładne kolory, bo w sumie ma trzy, ale jest taki zielonkawy, jest szary i jest taki koralowy, bardzo ładny. Telefon ogólnie jak na tanioszkę prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Ma fajnie ułożone aparaty, bo ma ułożone wraz z diodą w trójkącik. Z tyłu podwójny aparat dioda, oprawka kwadratowa, a w niej trójkącik z obiektywów i diodki. Wygląda to po prostu ładnie. Ładnie schowany w logotypie czytnik linii papilarnych, klasyczny. No mówię, no zmarnowali tym RAM-em, kurczę, sprawę, według mnie. Aparat, no o, z tyłu ma 48 mega, czyli też absolutnie wstydu nie ma. Dołożyli dwójkę, żeby zrobić ilość do rozmywania tła, no mniejsza o to, do makro, przepraszam, wróć, do makro nawet tą dwójkę dali. Nie? Chciałem przeprosić za Adama wymowę, on jak szybko mówi, to czasami nie chcieliśmy nikogo, broń Boże, obrazić,
Tam chodziło Adamowi o obiektywy i diodki LED. Tam, ja nie powiem, obiektywy jak... i diodki, nie. Tylko obiektywy. Dobra, złapałeś mnie. Ale wiecie, o co chodzi, kurczę, nie gadamy tutaj... No przecież żartuję. O ty, tylko gadamy o telefonach, wiadomo. No i Android 10 w bardzo czystej formie, bo Motorola z tego jest znana. Prawie, że surowy Android. Nie wiem, czy oni tam te dodatki Moto wsadzili, czy nie, ale podejrzewam, że dołożyli tylko te swoje dodatki Moto, czyli na przykład to moje ulubione włączanie latarki poprzez potrzepanie telefonem. Ale no kurczę, z tym RAM-em pojechali po prostu... Nie 2 giga RAM-u. Motorola... Dzisiaj to jest po prostu, przykro mi, ale to jest wstyd. Motorola, nie idź tą drogą. Ja wiem, że to miało być tanie, ale kurczę, niech by kosztowało tyle, co to pokój to miało. To trzeba było aparat dać mniejszy, nie wiem. Nie jechać jeszcze z tym Mediatekiem niżej ewentualnie. Nie. Nie 2 giga RAM-u. Ale no dać, kurczę, aparat nawet 13 porządną i wystarczy. Prawda? I jedno, też by nikt złego słowa nie powiedział, ale kurczę, niech by to miało 4 giga RAM-u, by była zupełnie inna cena, zupełnie inny telefon. No i ja nie wiem, czy ja go chcę w ogóle testować, powiem szczerze. Wydaje mi się, że to jest strata czasu i dlatego, że w zasadzie wiadomo, jak ten test będzie wyglądał, bo on wie, zainstalowanie podstawowych aplikacji albo korzystanie z podstawowych aplikacji będzie się najprawdopodobniej wiązało z męką straszliwą po prostu, bo tak, smartfon tak, nie będzie działało tak, jak powinno. Boję się, żebym włączył ten telefon, wrzasnął Kurdystan, a po czym zaklął szpetnie i tyle by się skończyło. No. Tak. Wiesz co, to jak już tak gadamy o talii w telefonach, to ja mam taką ciekawostkę. Jakiś, kurczę, nie pamiętam już nazwiska czy tam ksywki, wybaczcie. W każdym razie jakiś twitterowicz wygrzebał telefon, słuchajcie, ofertę, w zasadzie nie tyle telefon, co ofertę z Wietnamu. Rzecz nazywa się Bismart V Lite. Kompletnie nic wam to nie mówi i ja się nie dziwię, bo ja też pierwszy raz w ogóle o tej marce usłyszałem przy tej okazji. I operator Vitel, to jest jeden z głównych operatorów w Wietnamie, zrobił taką ofertę. Sprzedają swoim dotychczasowym klientom, którzy są z tym operatorem przynajmniej rok, a jeszcze nie mieli telefonu z LTE, sprzedają, słuchajcie, smartfona za 100. Przeliczając na nasze, wychodzi, jak mordę strzelił, 98 zł. Do tego dostajecie oczywiście paczkę danych. Kurczę, wyleciała mi z głowy jaką, ale też jakąś taką bezwstydną, całkiem przyzwoitą. To nie jest 500 mega, tylko tam już w porządnych gigabajtach jest ta paczka liczona. I słuchajcie, ten telefonik ma Qualcomma 215, no czyli no wiadomo, to nie może być nic szałowego. 5,45 cala, ekran o rozdzielczości 960x480, gigabajt RAM-u, czyli wiadomo, że Android Go, 16 giga pamięci, aparaty 2 z przodu, 5 z tyłu, no ogólnie taka nędza trochę, nie? A ile tam jest RAM-u? Gigabajt. To no mówię, no nędza, ale to kosztuje 100 zł, tak? Bateria tam 2500 z groszami, no i obsługuje LTE. No to taka ciekawostka przyrodnicza, że jakie to jaja się dzieją na świecie, a tutaj zobaczcie, 500 i ma raptem 2 razy więcej RAM-u. No. Telefon w kształcie smartfona za 100 w Wietnamie. Żebyśmy mieli jasność, ja nawet nie próbuję porównywać tego telefonu z wietnamskiego z Motorola, bo to jest nadal przepaść, ale popatrzcie, no tam można za 100 dać coś, co przynajmniej się da włączyć, a tu mamy za 500 zł telefon, który będzie działał, no delikatnie mówiąc, raczej tak sobie. Nie, w ogóle, nie, przykro mi, bo Motorola nie powinna w ogóle tego wykusić. Znaczy, mówimy o Motorola, tak naprawdę mówimy nadal o dwóch chińskich markach. Vsmart, co prawda, to jest rzecz kupiona, no zostawmy historię tej marki. Natomiast jeżeli chodzi o Motorola, też nie Motorola, ale Lenovo, w związku z tym porównywanie... Ale nadal jest... obciach, no. Ale natomiast tutaj kwestia brandu, jakby mobilizuje do tego, żeby to było zrobione z sensem. Oczywiście tak jak Adam mówi, nie namawia was do kupowania taniego chińskiego badziewia. Nie, tego... Które nie będzie też pracowało jako smartfon, tylko to jest pewne porównanie kwot w stosunku do specyfikacji za firmę Krzak i za renomowaną firmę posługującą się logo Motorola, bo
wiemy również, że logo Motorola... No to też jest ogromny problem. ...z własnością Lenovo, tak. Nie można nic złego powiedzieć. A skoro już o Lenovo wspomniałeś, to jest... W przypadku mobilków oczywiście, w przypadku smartfonów, telefonów komórkowych, w innych przypadkach Motorola oczywiście zachowuje swoje i logo, i swój brand, a to są zupełnie inne urządzenia. Dobra, ale wiesz co, jak już wspomnieliśmy o Lenovo, to taka ciekawostka przyrodnicza. Jakiś czas temu opowiadaliśmy Wam, że na niektórych rynkach smartfon, który my znamy jako Motorola Moto G9 Play, będzie oferowany jako Lenovo K12 Note, to w tym samym teraz, w tym tygodniu minionym, wyskoczyła informacja, że będzie podobny telefon Lenovo K12 Pro, który wcześniej znaliśmy jako Motorola Moto G9 Power. To jest tylko jako ciekawostka, bo no jeszcze ani jedno, ani drugie Lenovo się nie pokazało, bo to będzie raczej na rynek chiński. Ale od ciekawostka przyrodnicza, żebyście nie byli zdziwieni, jak wyskoczy telefon, który wygląda jak Motorola, którą znacie, ma specyfikację jak Motorola, którą znacie, a ma napis Lenovo. No to jest po prostu taki dziwny, ciekawy przypadek rebrandingu. O, jako ciekawostkę wtrącam. I myślę, że pojedziemy dalej. Wskoczymy na moment na polski rynek, dlatego że polska firma, która od dawna nie wyrzucała niczego do sprzedaży. W polskiej nazwie. Tak, Kruger-Mats. Kruger-Mats to, co chodzi wist o tym, że tego pierwszego to kojarzę, a tego drugiego to zupełnie nie znam. W każdym razie wypuścili dwa smartfony i ja bardzo bym nie chciał być złośliwy, ale smartfony są w dwóch seriach, Drive i Live. Oba są z numerkiem 8 i oba mają gorsze specyfikacje w kilku aspektach od swoich poprzedników. To jest albo rozdzielczość wyświetlacza, albo pamięci. I powiem szczerze, że z jednej strony rozumiem chęć sprzedawania stosunkowo niedrogich smartfonów, bo to też są niedrogie smartfony raczej. Natomiast z drugiej strony jest jakieś takie głębokie przekonanie w kliencie, w konsumencie, który coś kupuje, że jeżeli kupił coś jakiejś marki, jakieś urządzenie z jakiejś serii, to kolejne urządzenie z tej serii będzie urządzeniem wszechstronnie lepszym. Natomiast mamy tutaj coś, oczywiście nie Kruger-Mats wymyślił tę strategię marketingową, że dajemy coś fajnego, a później dajemy mniej fajne. To nie oni wymyślili, natomiast no, zauważam tutaj, że po raz kolejny się zdarzyło, że no, nowe urządzenia są gorsze od swoich poprzedników. No, ale widzisz, kurde, i urażamy kolejnego producenta dzisiaj. Nie wiem, co my tak dzisiaj jedziemy po tych wszystkich firmach. Po Motorola jeździmy, po Krugerze jeździmy. My przede wszystkim nie prowadzimy tych pogadanek dla producentów, tylko prowadzimy te pogadanki dla konsumentów. Ja wiem. Tak. No. Mówimy do ludzi, którzy idą do sklepu i wydają swoje ciężko zarobione pieniądze. Ja bardzo lubię oczywiście różnych przedstawicieli producentów, bardzo lubię agencje, możemy porozmawiać, możemy sobie napisać na temat smartfonów, oni mogą nam przekazać smartfony do testów, to jest wszystko bardzo fajne. To po tym już chyba nie wiem, czy nam przekażą cokolwiek. Nie wiem, nie przywdzieje żałoby z tego powodu. Naprawdę, jeżeli ktoś się obrazi za rzeczowe mówienie o swoich urządzeniach, trudno, jeżeli ktoś nie jest w stanie znieść faktów na temat swoich urządzeń, no to sorry. Adaś, w czym obrażamy producentów, mówiąc, że wydali gorsze wersje w seriach, które do tej pory wydawali, smartfonów niż poprzednie? Czym my ich obrażamy? No nie myślisz marketingowo, powinniśmy powiedzieć, że te telefony są znakomite jak na swoją cenę i oferują wspaniałe funkcje i no w ogóle tutaj nie wiem, lukier powinniśmy rozrobić, polać nim ten ekran, wiesz, no tak robi wiele przecież. Ja tak naprawdę nie mam nic ani do tych smartfonów konkretnych, ani do ich cen, bo wydają mi się w miarę dobrze ustawione jak na polski rynek i jak na tego producenta. No tak, są po prostu zrobione na polski rynek. No. Też jest pytanie, czy konkurencja jakby pozwoli tym smartfonom żyć na rynku, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast ja rozumiem i ceny, rozumiem te specyfikacje. Jedna rzecz, do której jakby się przyczepiam, to jest to, że są to modele, które pod kilkoma aspektami są gorsze od swoich poprzedników. Tyle. Powiedzmy, co mają i już. Drive 8 to jest smartfonik ze wzmocnioną obudową, ma IP68, w związku z tym jest odporny na zapylenie i na
w zamoczenie zgodnie z tymi, z tą normą. Ma wyświetlaczek 6.12, czyli w zasadzie smartfon kompaktowy, twardy i kompaktowy, jak na dzisiejsze warunki. Duży, tak. Chodzi na Helio P22, to jest ten najsłabszy tier procesorów Mediateka w tej chwili, ale ma za to baterię 5000 mAh. Wyświetlacz HD+, bo o tym nie wspomniałem, a warto o tym jeszcze powiedzieć. Producent nic nie pisze o ochronie tego wyświetlacza, że tam jest jakieś szkło chroniące przed porysowaniem, czy ewentualnie spłuczeniem, czy nie. Jeśli chodzi o pamięć, to jest jeden tylko tier pamięci, jest 128 flesza, bardzo fajnie w tej kategorii cenowej i 4 giga RAM-u, czyli tyle, ile dzisiaj, no umówmy się, że jest to takie minimum, które rzeczywiście... Powiedzmy, że może być. Jeśli chodzi o aparaty fotograficzne, są pojedyncze z przodu i z tyłu. Z tyłu jest 13 megapikseli, z przodu jest 5 megapikseli i to w zasadzie tyle. Te specyfikacje są dosyć mocno okrojone. Nie wiem, czy tam jakieś szybkie ładowanie jest, no, czy... Nie komunikuje producent, więc zakładamy, że nie ma, ale jest NFC w obu modelach, co jest dosyć istotne. Tak, jest NFC. Jest NFC. Bo drugi model, o którym za chwilę powiemy, to jest model, no powiedziałbym, z dosyć niskiej półki cenowej. I w sumie ta specyfikacja nie jest zła jak na tą cenę. No. No tak, ale tutaj właśnie w przypadku tego poprzednik miał wyświetlacz, jeżeli pamiętam, Full HD, a tutaj mamy HD, HD z plusem tylko. I ten telefon kosztuje 780 zł. Z kolei drugi telefon, czyli Life 8, to już jest telefon taki, no, zwyczajny, smartfon normalny, niewzmocniony, o dosyć ładnym wyglądzie, no nie jest to urządzenie brzydkie, ale no nie wyróżnia się jakoś tam szczególnie, ale w miarę estetycznie wygląda, nie można powiedzieć. I tam też jest Helio P22, tam też jest 6 cali z haczykiem niedużym, co prawda, ale 6 cali, tam też jest HD+, i tam jest z kolei 64 giga flesza. I 3 giga RAM, więc tu mogłoby być lepiej, ale cena. No tu jest powiedzmy, no tutaj jeszcze przy tej cenie, którą wam zaraz powiem, te 3 giga RAM-u z wielkim trudem, ale jeszcze jakoś może bym zniósł. No tak jak powiedziałem, ważne, że ma NFC, bo to się w tym segmencie dosyć rzadko zdarza. I mam przyzwoitą baterię, znowu 4000 mAh. No tutaj producent śmiesznie podał jeszcze aparaty fotograficzne. 13 mega główny z tyłu i dwa aparaty 2 MPX służące do rozmywania tła. Wybaczcie, nie chciało mi się wnikać. Ja bym się nie zdziwił, gdyby tam był jeden aparat i atrapa, względnie jeden do makro, drugi do rozmywania tła. W każdym razie traktujcie, że tam jest po prostu 13-megapikselowy aparat i tyle. Bo dwójki, jak wiemy, czy to jest Kruger, czy to jest Xiaomi, czy to jest Samsung, czy Motorola, to umówmy się, że te dwumegowe aparaty są dołożone po to, żeby fajnie wyglądać. Nie namawiamy na Krugery Max, żebyście też nas źle nie zrozumieli. Od smartfony, które się pojawiły na rynku i będą. No i on kosztuje 480 zł. Tak. I kurde, naprawdę, ja bym miał mocny zgryz, mając powiedzmy do wydania w okolicach 400-500 zł, czy brać tą Motorola, czy jednak tego Krugera. Kurde, bo nie wziąłbym ani jednego, ani drugiego, mając 500 zł, tylko bym poszukał czegoś używanego. Niemniej... A ja bym poczekał jeszcze jakiś czas i doskładał jeszcze ze 200 zł i kupił tego Poco, nie? Słuchaj, powiedz mi, czy ty znalazłeś jakąś informację w przypadku tego Poco M3 o obsłudze NFC? Bo ja nie. Właśnie. To jest pewien problem, że NFC tam może nie być, ponieważ w specyfikacjach nie ma. Kurczę, aż normalnie idę teraz na stronę producenta jeszcze raz i sprawdzę. Nie wiem, czy masz jakieś ciekawostki do opowiedzenia może z tego tygodnia? Możesz, słuchaj, sobie poszukać na stronie producenta M3 w tego NFC. Ja natomiast powiem o jeszcze jednym smartfoniku, który się też w tym tygodniu pojawił. On co prawda się nie pojawił oficjalnie w sprzedaży albo oficjalnie w komunikacie producenta, natomiast pojawił się oficjalnie w organizacji, znaczy w chińskim urzędzie telekomunikacyjnym i dodatkowo jeszcze u jednego z chińskich operatorów jest również listowany razem ze specyfikacją. To jest Oppo A53 5G, które działa na Dimensity 720, ma bateryjkę 4000 mAh, więc nie najlepiej, IPS-owy wyświetlacz 5,5 cala Full HD z plusem, a do tego jeszcze 128 flesza, 4, 6 albo 8 giga RAM-u, aparaciki z tyłu 16 plus 2 plus 2, z przodu
8 i to w zasadzie tyle, bo więcej o nim nie wiadomo. To są rzeczy najistotniejsze ze specyfikacji, które można było wyciągnąć. Są zdjęcia, co prawda bez interfejsu użytkownika, ale są zdjątka, można również u nas zobaczyć. Ma dziurkę w ekranie i przedni aparat w rogu. Z tyłu z kolei jest moduł też rogowy, maleńka kuchenka na 4 dziurki, z tym, że dziurki 3 plus diodalet. Dobra, kuchenka na 4 palniki. Tak. Dobra, słuchajcie, polska strona Xiaomi twierdzi, że NFC nie ma, przynajmniej nie ma go w specyfikacji wymienionego, więc przyjmijmy, że ten nowy Poco nie ma NFC, a ja jeszcze sprawdzę, rozumiesz, w Chinach, ale zakładam, że sprawdzałeś u Chińczyków, nie? To znaczy, ja nie wiem, czy sprawdzałem u Chińczyków, dlatego że wersja, nawet jeżeli u Chińczyków jest, no to u nas to tak naprawdę średnio ma znaczenie. U Chińczyków raczej by nie było, bo oni przecież z tego nie korzystają. Znaczy, częściowo korzystają. W Chinach te chińskie wersje, które w tej chwili przychodzą, tak jak dzisiejszy Note 9 Pro, zaczynają powolutku z tego NFC korzystać, także Chińczycy powoli też się na NFC częściowo, przynajmniej jako alternatywny sposób płatności, tak, przestawiają. Możliwe, że któryś z tamtejszych banków albo operatorów wprowadził tego rodzaju płatności, tak gdybam, bo dawno w Chinach nie byłem, więc może faktycznie, a może to wynika z tego, że po prostu nie chcą mnożyć wariantów i po prostu pakują to NFC, bo skoro telefon ma iść do Europy, gdzie NFC jest potrzebne, to robią. No, wygląda na to, że Poco M3 nie ma NFC i już nawet nie testując telefonu, znalazłem jego pierwszą wadę, która w moich oczach z automatu skreśla to urządzenie. No. To znaczy, Adam mówi, że skreśla, ponieważ Adam korzysta na przykład z płatności mobilnych, w związku z tym to jest ta rzecz, jeżeli korzystacie z płatności, no to zakup tego smartfona staje pod znakiem zapytania, tak? Czy rzeczywiście chcecie się męczyć i, nie wiem, coś gdzieś obchodzić naokoło. Już tutaj widzę. Po prostu. No mów. Tutaj po prostu, jeżeli tego NFC nie ma, to nie zapłacicie nim mobilnie. Tak. Natomiast gro ludzi używających smartfonów, nie wiem, czy wiesz, nie płaci. Nie, właśnie coraz więcej ludzi płaci i nie wiem, nie. To jest to bardzo możliwe, to jest, ale NFC jest useless. No. Sorry. Ja wiem, teraz już widzę oczyma wyobraźni te komentarze. Ty, durniu, możesz sobie do Pokrowca wsadzić kartę i już możesz płacić telefonem. Super. Mogę sobie wyciąć chipa z karty, nie wiem, czy wiecie, i przykleić kropelką do palca i mogę płacić palcem. To też zadziała. Wiem, bo próbowałem. Adam, słuchaj, mogę takiego specjalnego pana nawet wynająć. Kamerdyner się nazywał w dawnych czasach. Kamerdyner będzie za mnie płacił i w ogóle robił za mnie zakupy wtedy. Nawet smartfona wtedy nie potrzebuję, ja. W zasadzie to ci powiem, że ja też w sumie nie potrzebuję, bo moja żona robi świetnie zakupy, ale nie, bo ja... No! Nie, ale to wiesz, to nie. Ja czasem mi się zdarza zapłacić, nie będę mówił za co, bo nie wolno takich rzeczy na YouTubie mówić, za co się tak płaci, ale ci idziesz do sklepu, robisz pik, poproszę dwa, pik i już, nie? Czy mówisz o takich sklepach czynnych do takie, dosyć takie późnych dłużej, godzin? Czynne, takie zielone czasem, nie? Dobra. Czy coś jeszcze mamy, czy kurczę idziemy, bo ludzie, żeby nie pospali się. Wiesz co, ja szukałem ciekawostek, ale powiem szczerze, że nic mnie w tym tygodniu nie porwało, także jeżeli masz coś, to... Wiecie co, to tak szybko, dosłownie, w trzech słowach kronika towarzyska z ploteczek. Motorola szykuje flagowca. Flagowiec nazywa się Nio, ma mieć dziwne odświeżanie wyświetlacza, bo 105 Hz. Ma mieć Snapdragona 865, ma mieć ekran 6,7 cala Full HD+, aparat 64, no to tyle co wiadomo, zaraz, aha, jeszcze wiadomo, że 16 szerokokątna, 2 do rozmywania tła, czy jakoś szału wielkiego też nie będzie. To ja jeszcze tylko powiem, że to Nio jest bez, graczom przede wszystkim powiem, że to Nio jest bez tego hanie mego z tyłu, i to nie ma nic wspólnego z grą Nio Souls podobną, To jest tylko nazwa kodowa, ten telefon się tak nie będzie nazywał. Z przodu będzie miał lornetkę, aparaty 16 i 8 podobno i podobno baterie 5000, ale zobaczymy, jeżeli go zrobią, jeżeli to wyjdzie im tak, jak wyszła im Motorola Edge, to ja podziękuję serdecznie. Jeszcze szybciutko patrzę, co jakie ploteczki były. Galaxy Z Flip zadebiutuje później niż flagowce Samsunga, bo w zeszłym roku debiutował razem z Galaxy S, a w przyszłym roku, nie, wróć, w tym roku debiutował wraz z flagowcami Galaxy S model Flip.
a w nadchodzącym 2021 roku będzie inaczej. Flip zadebiutuje później, żeby pewnie nie kanibalizować flagowców i ponoć ma mieć ekran 120 Hz z węższą ramką. Dobra, zobaczymy. Tyle, żeby się nie rozgadywać. I chyba tyle nawet z plotek, bo już no... Chyba tyle, ja tylko też jeszcze wspomnę, że są aktualizowane smartfony w Huawei'a i Vivo. Vivo jest mniej nadal popularne na polskim rynku, ale wiem, że te newsy się cieszą sporą popularnością. No, ciekawi użytkownik. No. W przypadku Huawei'a aktualizowane jest MIUI w związku z tym. Tak. Mamy w obu przypadkach, możecie u nas w newsach podlinkowanych sprawdzić, które modele i kiedy dostaną update, bo to podajemy. No i chyba na tym zakończymy dzisiejsze gadanie. Tak, to chyba tyle. No. Zima się wolnymi krokami, co prawda, ale nadal zbliża. Dzisiaj jest ciepło, ale zazwyczaj jak wyglądam co rano za okno, to jest biało po prostu. Nie od śniegu jeszcze, ale od szronu. No nie, ja już skrobałem samochód w tym roku. Tak, no bo szron się robi właśnie, ale śniegu to jeszcze nie było. No idzie, trzeba zimówki założyć chyba w końcu. Ubierajcie się ciepło, dbajcie o zdrowie, pamiętajcie o zdrowym dystansie od obcych na ulicy. Żryjcie witaminki. Tak, najlepiej w postaci naturalnych różnych. Nieprzetworzony. Dbajcie o siebie, nie łaźcie po marketach, bo tam można może złapać, po co ryzykować. Kupujcie online, jeżeli tego do... Nie, co, tak. Do kogo nie, ja mówię? Kupujcie online, ale wiecie, że się kupuje online po prostu. No. Co prawda ja bym wolał wspomagać lokalną przedsiębiorczość i ja wolę kupować u mnie w sklepie na dole co jakiś czas, ale... Sentymentów ja kupuję tam, gdzie dany produkt mogę kupić, to nie wybieram produkt, nie sprzedawcę, a potem wybieram cenę, nie sprzedawcę. Zero sentymentów, bez litości. No. Tak, znaczy to jest normalna taktyka krótkodystansowa. Ja namawiam do taktyki długodystansowej, kiedy z tych sprzedawców jest bardzo dużo i jak zostaje jeden, to nie może dyktować ceny. Nie zostanie jeden, spokojnie. Dobra. Spoko. Uważajcie na siebie i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. O mniej więcej tej samej porze. Chyba się coś wywali. Cześć. Cześć.